Hosanna, Hosanna, Hosanna. Śpiewaj się Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Bóg mówi, złóż mi w ofierze to, co jest najcenniejsze dla Ciebie. Jeśli kogoś kocham, chciałbym mu dać wszystko. Podzieliłbym się z nim wszystkim tym, co jest dla mnie ważne. Bóg mówi, podziel się owocami swojego życia. Daj mi to, co z takim trudem zdobyłeś. Imię Abraham oznacza ojciec wielu narodów. Ty, ja, każdy z nas, rodzi owoce, rodzi przepiękne rzeczy. Jest stwórcą i twórcą na wzór Pana Boga. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tworzyć i stwarzać. Bóg mówi, nie zabijaj człowieka, nie podnoś ręki na tego chłopca. Dziel się ze mną owocami swojego życia, ofiaruj mi swoje życie. Lubimy potępiać Abrahama za to, że chciał zabić swojego syna. A tutaj nic się nie zmieniło. Bardzo często chcielibyśmy zabić drugiego człowieka w imię idei i pomysłów na Pana Boga, tego, co myślimy, że On od nas wymaga. Co mówi do nas drugie czytanie? Dlaczego to wszystko? Po co ta Pascha? Pan Bóg mówi, wkroczyłem do Twojego życia, obdarowałem Cię ojcostwem. Podziel się wszystkim tym, co tworzysz. Podziel się swoim życiem. Ja chcę dzielić Twoje życie z Tobą. Chcę przymierza z Tobą. Ja będę z Tobą na zawsze.